Arthur Schopenhauer. Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka. Ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną. Jedna jest tylko droga, aby pokazać głupcom i durniom własny rozum, a polega ona na tym, by z nimi nie mówić. Prawdą jest jednak, że wtedy człowiek czuje się nieraz w towarzystwie jak tancerz, który na balu spotyka samych kulawych. Z kimże ma tańczyć? Całkiem sobą każdy może być tylko dopóty, dopóki jest sam. Kto zatem nie lubi samotności, ten nie kocha też wolności. Kto zatem zawczasu zaprzyjaźnił się z samotnością, ba, pokochał ją, ten odkrył złotą żyłę. Ale nie każdy bynajmniej to potrafi. Los jest okrutny, a ludzie żałośni. W świecie tak urządzonym człowiek wewnętrznie bogaty jest jak jasna, ciepła, wesoła izba w śnieżną, mroźną noc Bożego Narodzenia. Czytanie to tylko namiastka samodzielnego myślenia. Pozwalamy przy nim prowadzić swoje myśli komu innemu na smyczy. Nic nie mówić i w nic nie wierzyć. Ludzie gadają, zanim pomyślą. Jeżeli zaś potem widzą, że twierdzenie ich było błędne i że nie mają racji, to pragną jednak, aby się chociaż wydawało, jak gdyby było na odwrót. I co oznacza tu głos 100 milionów ludzi? Tyle, ile na przykład opinia 100 historyków, nim się udowodni, że przepisywali jeden od drugiego, a u podłoża istniała tylko jedna wypowiedź. Zapewne znów posłyszę w tym miejscu zarzut, że moja filozofia nie daje pocieszenia, właśnie dlatego, że mówię, jak jest naprawdę. Ludzie zaś wolą słuchać, że Pan Bóg wszystko dobrze uczynił. Idźcież do kościoła, a filozofów zostawcie w spokoju. Jedynym mężczyzną, który nie może żyć bez kobiet, jest ginekolog. Nie pojmuję, czemu miałbym odczuwać respekt dla kłamstwa i obłudy z powodu ograniczoności kogoś drugiego. Prawdę czczę wszędzie i zawsze, lecz z tego właśnie powodu nie szanuję tego, co jej się sprzeciwia. Świat nie jest robotą na zamówienie, a zwierzęta nie są fabrykatem do naszego użytku. Na ogół każdy człowiek jest w tej mierze lubiany, w jakiej obniża wymagania stawiane cudzym umysłom i sercom, ale na serio bez obłudy, a także bez owej pobłażliwości, którą rodzi pogarda. Zaiste można by twierdzić, ludzie są szatanami świata, a zwierzęta duszami dręczonymi. W stuleciach minionych religia była lasem, za którym armie mogły się ukrywać. Dziś, po tylu wyrębach, pozostały tylko zarośla, w których czasami ukryje się rzezimieszek. Strzeżmy się zatem tych, którzy każdą sprawę chętnie by zabarwili religią.
Zwycięstwo zawdzięczamy nie duszności rozumowania przy prezentacji stwierdzenia, lecz chytrości i zręczności w jego obronie. Nie ma dla człowieka niczego wyższego nad zadowolenie swej dumy osobistej i żadna rana nie boli więcej od tej, którą dumie zadano. Dzięki temu, co czynimy, dowiadujemy się tylko, czym jesteśmy. Powstrzymywanie się od pokarmu przynosi zdrowie ciału, a od ludzi spokój duszy. Głosić moralność jest łatwo, uzasadnić trudno. W każdym bądź razie nie można śmierci z tego punktu widzenia uważać za przejście do stanu dla nas całkiem nowego i obcego, lecz raczej za powrót do najbardziej nam własnego, pierwotnego stanu, którego krótkim tylko epizodem było życie. I pamiętaj o tym, że religia ma dwie strony. Chociażby z punktu widzenia teoretycznego nie dała się obronić, to z punktu praktycznego i etycznego stanowi ona jedyny środek do kierowania, poskramiania i uśmierzania zwierząt obdarzonych rozumem, których pokrewieństwo z małpą nie wyklucza pokrewieństwa z tygrysem. Wspaniały pocisk polega na retorsio argumenti, to jest, kiedy argument, z którego przeciwnik chce skorzystać, jeszcze lepiej użytym być może przeciwko niemu. Skoro tylko dowiaduje się przy wspólnej wymianie poglądów, że czyjeś myśli w danym przedmiocie różnią się od jego własnych, nie sprawdzi najpierw własnej myśli, aby znaleźć w niej błąd, ale woli przypuścić błąd ten w myśli kogoś innego. Innymi słowy, człowiek z natury już swej pragnie zawsze mieć rację. Miłość namiętna jest to widziadło, o którym wszyscy mówią, lecz którego nikt nie widział. Marnego nie można nigdy czytać za mało, a dobrego nigdy za często. Dopiero dokładna znajomość własnego empirycznego charakteru daje człowiekowi to, co się nazywa charakterem nabytym. Charakter taki posiada ten, kto zna dokładnie swoje własności, zarówno dobre, jak i złe, i kto dzięki temu wie z pewnością, czego się po sobie może spodziewać i czego od siebie może wymagać, a czego nie. Gra on teraz według zasad sztuki i metodycznie, nieugięcie i z godnością swoją własną rolę, którą przedtem grał tylko tak, jak mu jego natura na mocy jego empirycznego charakteru wskazywała. I nigdy z niej, jak to się mówi, nie wypada. A to ostatnie udowadnia zawsze, że ktoś w tym lub owym wypadku znajdował się w błędzie co do siebie samego. Tak potężne jest działanie wcześnie wpojonych dogmatów religijnych, że potrafi stłumić głos sumienia, a nawet wszelką litość i ludzkość. Tylko intencja rozstrzyga o wartości moralnej danego czynu. Rozum i w ogóle władza poznawania jest w człowieku czymś drugorzędnym, częścią zjawiskowości naszej, uwarunkowaną nawet wprost przez organizm. Właściwym zaś rdzeniem człowieka, jedynym pierwiastkiem metafizycznym, a wskutek tego niezniszczalnym, jest jego wola.
pobudzać przeciwnika do gniewu, ponieważ pod wpływem gniewu nie jest w możności wydawania prawidłowych sądów ani zauważania swych racji. Są w samej rzeczy na świecie uczciwi ludzie, tak samo jak jest i czterolistna koniczyna. Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość. Bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd chce mieć każdy. I cóż pozostaje innego, jak przejąć gotowy pogląd od innych, zamiast wypracować go samemu? Doprawdy nie ma tak absurdalnego poglądu, którego ludzie by nie przyjęli jako własny, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół. Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnianych przez ludzi wielkich. Najmniej wartościowym natomiast rodzajem dumy jest duma narodowa. Kto bowiem nią się odznacza, ten zdradza brak cech indywidualnych, z których mógłby być dumny, bo w przeciwnym wypadku nie odwoływałby się do czegoś, co podziela z tyloma milionami ludzi. Kto ma wybitne zalety osobiste, ten raczej dostrzeże braki własnego narodu, ponieważ ma je nieustannie przed oczyma. Każdy jednak żałosny dureń, który nie posiada nic na świecie, z czego mógłby być dumny, chwyta się ostatniej deski ratunku, jaką jest duma z przynależności do danego akurat narodu. Odżywa wtedy i z wdzięczności gotów jest bronić rękami i nogami wszystkich wad i głupstw, jakie naród ten cechują. Każdy dzień to odrobina życia. Każde przebudzenie to odrobina narodzin. Każdy poranek to odrobina młodości. Każdy sen zaś to namiastka śmierci. Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny. Skłonność do towarzystwa pozostaje u każdego człowieka mniej więcej w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do jego wartości intelektualnej i stwierdzenie „on jest bardzo nietowarzyski” oznacza niemal „ten człowiek posiada wybitne cechy”. Pełno na ziemi ludzi, co nie zasługują, by do nich mówić. Gdyż jak zmuszanie do miłości rodzi nienawiść, tak przymuszanie do wiary rodzi niewiarę. Po innych bowiem ludziach, w ogóle po świecie zewnętrznym, nie należy w żadnym wypadku oczekiwać zbyt wiele. Żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz, ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie. Było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie. Człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci. Samotność jest przeznaczeniem wszystkich wybitnych duchów. Od czasu do czasu boleją nad nią, zawsze jednak ją wybiorą, jako mniejsze zło.
Moim prawdziwym obowiązkiem jest ocalić własne marzenia. Albowiem im więcej ktoś ma sam z siebie, tym mniej potrzebuje od świata i tym mniej znaczą dla niego inni ludzie. Muzyka nie jest więc w żadnym wypadku, tak jak inne sztuki, odbiciem idei, lecz jest odbiciem samej woli, której przedmiotowością są również idee. Dlatego właśnie oddziaływanie muzyki jest o tyle silniejsze i dociera głębiej niż oddziaływanie innych sztuk. Te bowiem mówią tylko o cieniu, ta zaś o istocie. Świat jest moim wyobrażeniem. Towarzyskość należy do niebezpiecznych, ba, nawet do zgubnych skłonności, gdyż styka nas z istotami, które są przeważnie pod względem moralnym złe, pod intelektualnym zaś tępe lub głupie. Nasze życie można też ująć jako niepotrzebny epizod zakłócający błogi spokój nicości. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Friedrich Nietzsche czy François de la Rochefoucauld?